Rządy komunistów w Polsce doprowadziły do przeobrażenia państwa na podobieństwo Związku Sowieckiego. Ograniczono swobody obywateli, kontrolowano treści gazet, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych oraz książek. Za granicę można było wyjechać tylko za zgodą władz. Wszystkie zakłady przemysłowe, większość sklepów oraz część gospodarstw rolnych stała się własnością państwa. Rząd decydował o tym, jakie mają być ceny oraz jakie produkty i w jakiej ilości miały być wytwarzane. Planowanie produkcji przez rząd prowadziło do stałych braków w sprzedaży podstawowych produktów, takich jak cukier, mięso czy benzyna. Z tego powodu wybuchały często strajki, czyli protesty pracowników polegające na zaprzestaniu pracy. Robotnicy żądali w nich poprawy warunków życia. Złe warunki życia, ograniczenia swobód obywatelskich oraz problemy z zaopatrzeniem sklepów stały się przyczyną rosnącego niezadowolenia Polaków, co prowadziło do wybuchu masowych protestów w całym kraju. Do największych i najbardziej tragicznych doszło w 1956 roku w Poznaniu oraz w 1970 roku na Wybrzeżu. W obu tych wypadkach władza wydała milicji oraz wojsku rozkaz strzelania do protestujących. W 1980 roku po niespodziewanym podniesieniu cen żywności robotnicy w całej Polsce rozpoczęli strajk. Centrum protestów stała się stocznia w Gdańsku, a bezpośrednią przyczyną strajku w stoczni było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. Na czele protestu stanął robotnik gdańskiej stoczni Lech Wałęsa. W związku z ogromnym zasięgiem protestów, które objęły cały kraj, władze przystąpiły do negocjacji z robotnikami. Doprowadziły one do podpisania 31 sierpnia 1980 roku porozumienia z rządem. Na jego mocy komuniści wyrazili zgodę na utworzenie niezależnego związku zawodowego Solidarność. Jeszcze w 1980 roku wstąpiło do niego 10 milionów Polaków, czyniąc z tej struktury najbardziej masowy ruch społeczny w dziejach Polski. Liczono, że uda się poprawić nie tylko warunki życia, ale i doprowadzić do uniezależnienia się od Związku Sowieckiego. Sukces Solidarności nie byłby możliwy bez wielu osób, które swoim zaangażowaniem nadały temu ruchowi twarz. Do bohaterów tej inicjatywy należeli Lech Wałęsa, który za swoją działalność otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda i ksiądz Jerzy Popiełuszko, który za swoją działalność został w 1984 roku zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Przerażeni masowością ruchu i obawiający się utraty władzy komuniści 13 grudnia 1981 roku wprowadzili stan wojenny. Na ulicę wyprowadzono wojsko wraz z czołgami i ciężkim sprzętem. Zakazano działalności Solidarności, a większość członków jej kierownictwa aresztowano. Wszelkie próby protestów brutalnie tłumiono, często za cenę ofiar śmiertelnych. Zakazano strajków i wprowadzono godzinę policyjną, czyli zabroniono wychodzenia z domu po 22. Kontrolowano korespondencję prywatną oraz podsłuchiwano rozmowy telefoniczne. Solidarność kontynuowała pracę w konspiracji. Stan wojenny zniesiono w 1983 roku. Działalność Solidarności w podziemiu trwała do końca lat 80. W kraju wciąż panowała trudna sytuacja gospodarcza, raz po raz pogarszająca się jeszcze kolejnymi strajkami. Władza zdała sobie sprawę, że bez współpracy z Solidarnością nie uda się opanować sytuacji. Postanowiono rozpocząć rozmowy. W 1989 roku reprezentanci rządu oraz Solidarności wzięli udział w obradach Okrągłego Stołu. Zakończyły się one podpisaniem porozumienia, na mocy którego rozpoczęto w naszym kraju przywracanie demokracji. Rok 1989 uważa się za moment przełomowy w dziejach Polski. Koniec komunizmu i początek nowej, wolnej Polski.